Bardzo serdecznie, jak słychać i widać, proszę napiszcie. Serio. No to jesteśmy już w domu, ponieważ bardzo dobrze się zaczęło od siódmego slajdu. Wszystko ok, jest widać i słychać. To jest taka szansa, że to dzisiejsze wydarzenie będzie znacznie fajniejsze niż to wczorajsze, które się niestety skończyło w trakcie ze względu na coś lekko szeleści. Będę się starał utrzymać słuchawki dalej od koszuli. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Super. Kto z Państwa był wczoraj ze mną na szkoleniu? Z tych osób, które są. O, fajnie, fajnie. A kto jest nowy? Proszę o sygnał. Tereso, tak widzę twoje imię, więc... Adam jest nowy. Jacek jest... O, proszę. Poczekamy jeszcze 2 minutki do tego, żeby rozpocząć. Więc tematem dzisiejszego szkolenia są kompetencje przyszłości dziś. I większość z Państwa była ze mną wczoraj. Więc od wczoraj ta prezentacja się zmieniła o 70%. A proszę Państwa, te nowe osoby, które dzisiaj doszły, z jakiej branż Państwo jesteście? Poproszę o czat, o napisanie na czacie. Gazownictwo. O. Branża beauty. No to duże, duże wyzwanie dzisiaj. Ale beauty produktowe. Telko, świetnie. Telko to znana mi branża, bardzo dobrze. IT. Już odsuwam jeszcze raz słuchawki od koszuli, już dalej się nie da. Już siedzę na tak krótkim kablu, że zaraz będę cały w ekranie. Dobrze, proszę Państwa, mamy godzinę 12. 17 osób. To większość z Państwa, którzy byli wczoraj, niestety pewnie nie dali rady dzisiaj, ale bardzo się cieszę z tych fascynatów rozwoju, którzy weszli dzisiaj. I tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj opowiadali, ja będę opowiadał o kompetencjach przyszłości dziś. Prezentacja została zmieniona totalnie, mam nowe przemyślenia, także daliście mi Państwo bodziec do zmiany. Więc jadę. Pierwszy mój slajd to jest oczywiście pozytywne nastawienie i wybrałem mustangi, które biegają swobodnie po stepie i mam nadzieję, że to dla Państwa jest dobre nastawienie, jak sobie wyobrazicie Państwo tą wolność, którą możemy osiągnąć, zamieniając się na chwilę w Mustanga biegającego po stepie, a z tyłu za moimi plecami jeden z obrazów mojego autorstwa, do którego właśnie mnie te Mustangi zainspirowały, więc mam nadzieję, że Państwa też zainspirują do tego, żeby to nastawienie dzisiaj było dobre przez całą prezentację. I ja się krótko przedstawię. Bogdan Sosnowski, przedstawię się inaczej zupełnie niż wczoraj. Wczoraj się przedstawiałem tymi wszystkimi tytułami magicznymi, a dzisiaj powiem tylko, że pracuję jako doradca strategiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kilku dużych korporacji w Polsce. Pracuję z klientami indywidualnymi. Więc zapraszam do takiej współpracy. Oczywiście 27 lat spędziłem w sprzedaży, 27 lat w różnego rodzaju zespołach, ale tylko 15 wspólnie w tych zespołach, kiedy się nauczyłem pracy zespołowej, budując kanał doradców biznesowych Playa w Polsce, czyli 750 osób. To, czym się zajmuję w pracy doradczej, to są strategie, to są procesy sprzedażowe i to są kompetencje. I w tej pracy dzielę to na 2 obszary. Po pierwsze swoje kompetencje, podnoszę je każdego dnia, a po drugie kompetencje innych. I mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zbudować Państwa spojrzenie na kompetencje przyszłości, które już dzisiaj powinniśmy rozwijać. To, co mnie fascynuje i pasjonuje, to jest przede wszystkim malarstwo. To jest każdy rodzaj słowa pisane, mówione. To są języki, sport, taniec, a konkretnie tango, kultura wschodu,
razem z walkami wschodu i strategie wojskowe. Zapraszam Państwa na moją stronę sosnowskiconsulting.pl, a jeszcze bardziej zapraszam Państwa na swój profil LinkedInowy, ponieważ gro mojej pracy to jest właśnie LinkedIn, publikacje i tam również forma kontaktu, budowanie relacji na LinkedInie. To jest też punktem mojej strategii, co Państwu pokażę na przykładzie, który omówimy później. I teraz agenda z wczoraj. Agenda z wczoraj, to co zrobiliśmy wczoraj z tą grupą prawie 100 osób, wczoraj to była nowa sytuacja, kompetencje według World Economic Forum razem z moim wkładem, później obszary i poziomy kompetencji, synergia, poszczególne kompetencje, jak w swoim zawodzie, w swojej branży i pomiędzy swoją konkurencją rozwijać kompetencje, co to oznacza świat VUCA, i do tego dodałem sztuczną inteligencję. I miałem pokazywać wczoraj narzędzia trudne i proste. I na tym wczorajsza prezentacja się skończyła, ponieważ sprzęt nam siadł. Więc dzisiaj zmieniłem prezentację. Dzisiejsza agenda będzie wyglądała tak. Omówię nową sytuację, którą mamy, i jak w tej nowej sytuacji ja postrzegam świat. W tej nowej sytuacji najpierw będę pokazywał Państwu kompetencje, później tą nową sytuację, później omówimy sobie trzy kompetencje z wybranych i na koniec krótki, pięciopunktowy dosłownie quiz, ankieta dla Państwa z prośbą o wypełnienie, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy się rozwijać z produktem, który budujemy razem z firmą Eurocreator, z Jarkiem Wypychem, który tutaj zaprosił mnie do prowadzenia tych szkoleń dla Państwa. Więc świat dziś i sytuacja dziś. I ten magiczny skrót VUCA, który dopada nas na każdym kroku i w połowie artykułów rozwojowych, co to oznacza, jak ja ten świat widzę. Dzisiaj pozwoliłem sobie przetłumaczyć dla Państwa. Słowo VUCA bierze się od pierwszych liter słów angielskich, które są w nawiasach, i bardziej spolszczonej wersji, czyli ZNZN. W każdym razie jest to świat zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny. Przynajmniej tak mówią słowniki. To jest świat chaosu troszeczkę, gdzie machnięcie skrzydeł motyla w jednej części świata powoduje mnóstwo zmian w innej części świata. To jest świat, czyli efekt motyla. To jest świat również czarnych łabędzi. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście już to określenie. Kto z Państwa słyszał określenie czarny łabędź? Poproszę na czacie, kto słyszał to określenie. Albo dla kogo jest nowe, to proszę napisać nowe. To określenie. Oj, cisza. Czyli nikt nie pisze, to ja opowiem dwa słowa. To określenie czarnego łabędzia wzięło się stąd, że przez wiele, wiele lat ludzie nie wierzyli w istnienie, nie wiedzieli, że istnieją czarne łabędzie. Pisali prace, doktoraty, wspominali o tych czarnych łabędziach, że jest coś takiego, co nie istnieje, więc do momentu, aż pewnego dnia się pojawił czarny łabędź, to będzie prawdopodobnie było to w okolicach roku 1970-80, gdzie nagle się okazało, że te wszystkie prace, które zostały napisane, te teorie zostały powalone przez to, że pojawił się taki czarny łabędź. Czarny łabędź to jest właśnie sytuacja, która zaskakuje albo branżę, a tym razem jest to sytuacja, która zaskoczyła cały świat. I w tym świecie zmiennym, chaotycznym, w którym nie mamy pewności jutra, który jest złożony i procesy w jednej branży lub procesy w jednym kraju wpływają nagle na procesy w wielu innych branżach i zmiana w jednej branży oznacza na przykład upadek wielu branż, pojawia się temat kompetencji. Temat kompetencji jako wyzwanie dla nas ludzi, temat kompetencji jako wyzwanie szczególnie w tej nowej, trudnej sytuacji, kiedy jesteśmy zasadniczo w zmienionym środowisku i w ciągłym stresie i napięciu. Z czego to wynika, że my jesteśmy w tym napięciu? Mianowicie z tego, że zwykle wiemy, kiedy sytuacja kryzysowa się kończy. A w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, nie dość, że nie wiemy, kiedy sytuacja kryzysowa się kończy, to widzimy, jak ta sytuacja kryzysowa się pogłębia i przełoży się na gospodarkę. Czyli z tego powodu ten nasz stres jest ciągły. I do tego jeszcze dochodzi takie myślenie, które widzimy, że przestrzeń, rzeczywistość zmieniła się na tyle, że musimy się liczyć z konkurencją
ze strony sztucznej inteligencji, która to konkurencja istniała już od wielu lat, ale teraz unaoczniła się zupełnie inaczej i w momencie, kiedy zakładamy, że na świecie pojawią się sytuacje recesyjne, czy już się pojawiają sytuacje recesji, wskaźniki się załamują, to ta sztuczna inteligencja jest dla nas jeszcze większym zagrożeniem czasami w naszym mniemaniu, a mogłaby być, albo może być również szansą na rozwój. Nie każdy z nas to tak postrzega. To, co nas różni od sztucznej inteligencji, to jest oczywiście elastyczne myślenie. To, czego nie potrafią jeszcze komputery. To znaczy, wymyślono już komputer, który potrafi wygrać z najlepszym na świecie szachistą, Garry Kasparowem. Natomiast to, że komputer wygrywa w szachy, wiąże się z tym, że potrafi przewidzieć kombinację ruchów, o wiele większą ilość kombinacji ruchów niż człowiek. Natomiast są sytuacje w życiu, gdzie kompetencje, które rozwijamy, pomagają nam myśleć w sposób inny niż właśnie maszyną. I jak w tym nowym świecie, jak w tej nowej sytuacji możemy się odnaleźć? Po pierwsze, możemy znaleźć narzędzia, zmienić narzędzia, którymi pracujemy, a po drugie, popatrzeć na tą sytuację jak na nowy, kolejny start. I ja też pozwoliłem sobie umieścić takie zdjęcie, jakie narzędzia nowe znalazłem. I pierwszym takim narzędziem nowym, które znalazłem, to są nożyczki do cięcia wszystkich kosztów, jakie wcześniej ponosiłem. Ze względu na to, że moja branża, czyli branża szkoleniowa, naprawdę jest teraz w totalnym kryzysie, jak pewnie część branż, w których Państwo pracujecie. I nowy start to jest dla mnie nowe wyzwanie. To jest uczenie się nowych kompetencji, uczenie się nowych narzędzi. I te nowe narzędzia to mnie, między innymi są webinary, które prowadziłem wcześniej, budując kanał doradców biznesowych, natomiast było to sporadycznie. Teraz i to na fantastycznie przygotowanym studio z operatorem kamery, dźwiękowcem i panią od makijażu. Dzisiaj się okazuje, że muszę to samo, albo chcę to samo, muszę to samo zrobić w zaciszu domowym, czyli demontując szafę i zastanawiając się, która ściana najlepiej oddaje przestrzeń, która jest za moimi plecami. Wyobraźcie sobie Państwo, jak na paru metrach można zrobić home office dodatkowy. Pewnie sobie wyobrażacie po tych doświadczeniach, które wy macie. Więc pytanie moje jest takie, kto z Państwa pracuje dzisiaj w domu? Kto z Państwa pracuje w home office? Podczas tej pracy w domu uknąłem również nowe pojęcie, a mianowicie work-home balance. Tak jak wcześniej mieliśmy work-life balance, czyli balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, to teraz się pojawia takie coś, jak dla mnie przynajmniej pojawiło się coś takiego jak work-home balance, czyli jak w jednym domu zrobić balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Czekam na Państwa komentarze, kto z Państwa pracuje w domu. Ale tu ziemia, śmiało napiszcie Państwo, kto z Państwa pracuje dzisiaj z domu albo w domu. Mam na myśli, kto z Państwa wykonuje swoją pracę zawodową w domu, no bo w domu pracujemy wszyscy. Okazało się, że potrafię również gotować, co jest dla mnie totalną nowością, więc kto z Państwa pracuje w domu? Ja niestety mam tu pewne zaburzenia. Poprosiłbym Jarka o współpracę, a mianowicie nie widzę Państwa informacji na czacie. Jarku, czy ty możesz? Witam Jest. serdecznie Państwa i Ciebie, Bogdanie. Ja widzę komentarze naszych uczestników. A ja właśnie nie. Może proszę odśwież, tak? F5. I spróbuj mi odświeżyć. Nie, nic to nie daje, więc. A czy. Może przełącz się, bo utworzyłem z Tobą czat, więc może przełącz się na publiczny. Zobacz, czy może. Ta opcja jest. No, już się przełączyłem na publiczny, więc. No dobrze, proszę Państwa, w takim razie jeszcze będzie mi trudniej dzisiaj. Więc jak mam wrażenie, że tydzień temu te webinary szły mi znacznie lepiej. Dobrze. To jest martwiące. Ja myślę, że za chwilkę wróci ten widok czatu. To jest prawda. Kwestia przeciążenia serwerów.
No dobrze, ale rośnie nam ilość uczestników, to jest tym lepiej, tylko nie poprowadzimy niestety dalszych ćwiczeń, więc ja jednak ten czas potrzebuję. Dobrze, proszę Państwa, ja będę mówił, a w międzyczasie postaramy się ten czat ustawić. Kompetencje dziś, o których wspominałem również wczoraj, to jest przede wszystkim komunikacja, którą wczoraj już pracowaliśmy. Po drugie jest to kreacja, po trzecie planowanie, strategie. Po czwarte inteligencja emocjonalna, czyli to, w jaki sposób sobie radzimy, proszę Państwa, z naszymi emocjami. O, jest, pojawił się czat. Jestem, super. Mamy czat, więc już będę czytał. Tak, kto pracuje w domu, mamy to. Już widać, co Państwo piszecie, jesteśmy w kontakcie. Czy jeszcze coś może się dodatkowego zadziać podczas tych szkoleń? Świetnie. Ok, proszę Państwa, to są kompetencje, które sobie wypisałem wczoraj i które wczoraj miałem zamiar wszystkie omówić. Natomiast wyzwanie jest takie, że przez 1,5 godziny, kiedy się widzimy dzisiaj, to ta wiedza, którą ja się staram przekazać za każdym razem, jest zbyt duża. Później wygląda na to, że albo ja nie nadążam, albo się nie wyrabiam w czasie, albo zaczynam mówić za szybko i przyspieszać, więc dzisiaj wybrałem dla Państwa 3-4 punkty, które zrobimy lepiej, a na koniec poproszę Państwa o taką krótką ankietę, którą kompetencję chcielibyście jedną przećwiczyć na następnym szkoleniu. To będzie na końcu. Więc jeżeli takie kompetencje sobie ustaliliśmy i dodaliśmy nawet jeszcze tutaj umiejętności pod tytułem motywacja, automotywacja, konsekwencja i zmiana stanu, to tą listę będziecie Państwo mogli na sam koniec wydłużyć. Ok, ja mam pytanie, kto z Państwa po wczorajszym szkoleniu, albo kto z Państwa zna analizę SWOT? Pierwszy, kto z Państwa zrobił sobie analizę SWOT po wczorajszym szkoleniu? Poproszę odpowiedzi. O, znamy, znamy, fantastycznie. Ok, ci z Państwa, którzy byli wczoraj na szkoleniu, kto z Państwa miał przestrzeń do tego, żeby ją wykonać? Ponieważ mówimy o kompetencjach i żeby znaleźć swoje obszary, super, że wszyscy znamy. I to, o czym wczoraj mówiliśmy, to jest to, że najlepiej jest określić swoje kompetencje po tak zwanej analizie SWOT. Analiza SWOT od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ja pozwoliłem sobie dać tutaj wersję po polsku. I teraz analiza SWOT to jest wypisanie sobie przestrzeni, na których Państwo macie mocne strony, wypisanie sobie słabych stron, wypisanie swoich szans i wypisanie zagrożeń w swoich biznesie po to, żeby sobie zrobić analizę kompetencji, nad którymi chcecie Państwo popracować. Ponieważ bardzo mi będzie miło robić dla Państwa szkolenia co tydzień, natomiast o wiele bardziej by mi pomogło, gdybyście po takiej analizie SWOT napisali mi, które z kompetencji widzicie, że warto rozwinąć. Ja my tutaj Gabriela, pozwolę sobie zacząć po imieniu, bo ja widzę Państwa imiona tutaj na czacie, więc będzie mi łatwiej po imieniu Gabriela, że rzeczywiście warto sobie zrobić SWOT raz na miesiąc, zrobię sobie w weekend. Ok, super, to jest bardzo dobra deklaracja, świetne planowanie i najważniejsze po tym wszystkim, po takim szkoleniu, które ja prowadzę, tak naprawdę jest to, co Państwo zrobicie z tą wiedzą, którą otrzymacie. To wszystko zależy od Was, z tego powodu, że szkolenie to jest taki troszeczkę kop motywacyjny, natomiast wszystko, co ma się zadziać, zaczyna się dokładnie po szkoleniu, więc pierwszą rzeczą i podstawową rzeczą jest zrobienie sobie analizy SWOT. Jeżeli wczoraj mówiłem Państwu o swoim przykładzie, w jaki sposób ja robię SWOT-a, to w tych słabych stronach wpisałem sobie właśnie techniczne zagadnienia szkoleń na przykład i staram się każdego dnia to poprawiać. Dzisiaj nagrałem nawet film, który jest na Facebooku, ponieważ Facebook obciął zasięgi, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, 80%, LinkedIn obciął zasięgi, jakieś 70% i teraz za te wszystkie zasięgi musimy mocno płacić, więc trzeba to robić jeszcze lepiej, trzeba to robić jeszcze częściej, mam wrażenie, i z większą wartością dla tych, którzy słuchają. Więc jeżeli Państwo zrobicie sobie tą analizę SWOT, to uważam, że jest to pierwszy krok do tego, żeby zrobić swoje podejście do
kwestii rozwijania kompetencji. Jakie kompetencje chcemy rozwijać i z jakiego powodu? To, o czym wczoraj mówiłem, to są dwie szkoły rozwijania kompetencji. Pierwsza szkoła, stawiam tylko na swoje mocne strony, i druga szkoła, wybieram kompetencje ze swoich słabych stron, czyli z tego prostokąta W, czyli weaknesses, do tego, żeby wybrać kilka kompetencji, które mogą lewarować moje pozostałe kompetencje. I teraz przez następny miesiąc zobaczymy, jak Bogdan Sosnowski potrafi swoje kompetencje z prostokąta S lewarować poprzez podniesienie kompetencji z prostokąta W. Także ja też sobie robię analizę SWOT i tak jak mówię wcześniej, a tą analizę robiłem dla siebie czy dla działu sprzedaży, którym zarządzałem. I ta analiza była robiona raz na rok, później raz na pół roku, później raz na kwartał, a teraz okazuje się, że najlepiej taką analizę jest robić co miesiąc. W takim świecie, w którym funkcjonujemy, czyli w tym świecie WUKA, który jest tak zmienny, robienie analizy SWOT raz na rok to jest dosyć duże ryzyko. Szczególnie, że Państwo widzicie, jak rozwijają się branże, albo jak dzisiaj zwijają się niektóre branże i powinniśmy szukać szans i powinniśmy patrzeć na zagrożenia, na kolejne zagrożenia, które będą nam groziły, których niestety nie wszystkie dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć i sobie wyobrazić. Ale w momencie, kiedy one się pojawiają, to znowu, jak te zagrożenia postrzegać i jak pracować nad kompetencjami, żeby zwiększać poziom swoich szans. Więc zapraszam do zrobienia analizy SWOT. Chciałbym, żebyście Państwo zadeklarowali na czacie, kto jest gotowy zrobić analizę SWOT do przyszłego tygodnia. Kiedy będziemy zapraszali na kolejne szkolenia i część z Państwa będzie już na tych szkoleniach, to chciałbym, żebyście Państwo dla siebie sami, nie dla mnie, zdeklarowali się tutaj na czacie, żebym ja zobaczył, czy to jest dla Was narzędzie, które jak wczoraj omówiliśmy i dzisiaj omawiamy, to ma sens. Super, majówka, więc będzie czas, świetnie. Jeszcze raz, wypisujemy sobie swoje w swoich mocnych stronach, słabych stronach. Tutaj nie zostawajcie, albo inaczej Państwo, pójdźcie bardziej w to, żeby wypisać jak najwięcej tych punktów. Dlatego, że dzisiaj budowanie swojej przewagi konkurencyjnej to jest czasami budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rzeczach, które wcześniej nie braliśmy w ogóle pod uwagę. Dla mnie w analizie SWOT moją mocną stroną jest to, że maluję obrazy, czy raczej jest to moja słaba strona, bo ludzie znają mnie z dwóch różnych obszarów, czyli z doradztwa strategicznego, szkoleń, publikacji w czasopismach branżowych, czy znają mnie z malowania. Więc jeżeli Państwo mamy tutaj 2, 4, 6, 7 deklaracji, co zresztą Państwa, bo mamy 40 osób, więc poprosiłbym o resztę, która napisze, nie zrobię, to ja też zrozumiem, chociaż zobaczę, kto z Państwa ma ochotę to zrobić. No, zobaczmy, jaką mamy aktywność i będę za tą aktywność bardzo wdzięczny Państwu, bo to jest nasza forma komunikacji dzisiaj na takim szkoleniu. Kiedy jest mniej osób, to możemy włączać siebie na głosie, możemy włączać siebie na kamerach, a dzisiaj to jest o. Spróbuję, Pani Agata, spróbuję, bardzo się cieszę. Trzymam kciuki w takim razie. Jacek się uśmiecha, nie wiem, co to zrobię, co to znaczy. I jest Edyta, czyli mamy kilka osób więcej, czyli moja skuteczność do przekonywania Państwa do tego, żeby zrobić analizę SWOT, troszeczkę wzrosła. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli zrobicie analizę SWOT, wypiszecie sobie mocne i słabe strony, zagrożenia w waszej branży i szanse w waszej branży, to co mówiliśmy jeszcze podczas wczorajszego szkolenia, a dzisiaj ja to zamieniłem na nową prezentację, to jest zastanów się, jakie kompetencje są konieczne w twoim zawodzie. Zastanów się, jakie kompetencje są podstawowe i konieczne w twojej branży. I trzeci punkt, jakie kompetencje albo jakie mocne strony rozwija twoja konkurencja. Kogo ze swojej konkurencji Państwo obserwujecie? Podajcie, znaczy inaczej, zapiszcie sobie 3-4 firmy, to jest minimum, 3-4 firmy z branży, w której pracujecie, lub jeżeli macie dwie branże, w których pracujecie, to z każdej branży, w której działacie, zapiszcie sobie 4 firmy, 4 osoby, które są dla Was wzorem do tego, do czego chcielibyście dążyć. Co robią już ci ludzie, tak? Warto jest to zaobserwować. Ja również obserwuję w tej nowej konkurencji, którą są dla mnie szkolenia online'owe. Patrzę, co się dzieje na innych szkoleniach. Super. Jeżeli zrobiliśmy analizę SWOT, jeżeli zrobimy
albo macie Państwo w planach zrobić tą analizę SWOT, to wypiszecie sobie konkretne kompetencje. W momencie, kiedy wypiszecie te kompetencje, fantastycznie jest zrobić tak zwane skalowanie. W biznesie, inaczej trochę niż w sztuce, najważniejsze jest skalowanie. To, na jakim poziomie jest rozwinięta moja jedna kompetencja. Jeżeli teraz Państwo wybierzecie jedną kompetencję, albo ja wybiorę dla Was jedną kompetencję, budowanie strategii. Budowanie strategii i chciałbym, żebyście Państwo pod spodem, pod tym, co napiszę, budowanie strategii, napisali, jak oceniacie swoją kompetencję w tym działaniu. Jaką macie kompetencję w budowaniu własnych strategii? Od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą, a 10 jest najwyższą możliwą oceną własnej kompetencji. Zapraszam do udziału. To skalowanie pozwala nam się do czegoś odnieść. To jest pod tytułem, jak się dzisiaj czujesz? Czuję się dzisiaj dobrze, a na skali od 0 do 10 na 6. Czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze? Istnieje coś takiego jak miernik, który się nazywa NPS, to jest Net Promoter Score, który oznacza, że wszystkie oceny powyżej 8 to są już niezłe oceny. Jestem beznadziejna w budowaniu strategii, dziękuję serdecznie za szczerość, więc ja dzisiaj zaproponuję dwa najprostsze na świecie ćwiczenia, albo jedno ćwiczenie w dwóch formach, które będzie początkiem do budowania strategii. Poza tym, że na stronie Eurokreator.eu macie Państwo możliwość pobrania już wcześniejszych szkoleń bezpłatnie do tego, żeby sobie rozwinąć niektóre punkty, o których ja dzisiaj będę mówił, a tam na tych filmach jest to dosyć szczegółowo opowiedziane. To też są szkolenia półtorej godzinne, tyle ile można w półtorej godziny wiedzy zapakować. Marketing lojalnościowy, ok, 4, 5, super. I teraz, jeżeli macie Państwo, weźmy przykładową ocenę, 4, ok, to bierzecie Państwo sobie daną kompetencję, swoją, teraz ja wybieram budowanie strategii, oceniam je na 8, samo budowanie strategii jest jeszcze czymś innym niż realizacja strategii. Jeżeli mam budowanie strategii na 8, to pytanie, czy realizacja na 8 wystarcza do tego, żebym dzisiaj odniósł sukces. Ale pytania są konkretnie takie. Ja będę zadawał Państwu pytania otwarte, a Państwu chciałbym, żebyście się albo zastanowili nad tym, albo zapisali sobie, raczej w tym tempie to zastanowili się. Zadam pytanie otwarte. Co dla Ciebie oznacza, że Twoja kompetencja jest rozwinięta na 4? I Państwo sobie odpowiadacie na to pytanie. Przemyśliwujecie to. Widzę, że Sylwester pisze, więc ja poczekam. Co dla Ciebie oznacza? Tak, to oznacza, że jest dosyć nisko, ale co konkretnie umiesz? Bo ty już czujesz, że masz 4, czyli że to jest za nisko. Drugie pytanie jest, co chcesz zrobić, żeby tą kompetencję rozwinąć? I to jest jeszcze ważniejsze pytanie, tak? Co chcesz zrobić, żeby tą kompetencję rozwinąć? Z jakiej wiedzy chcesz skorzystać, żeby ta kompetencja wzrosła? Gdzie tą wiedzę możesz zdobyć? I super, jesteśmy tu, więc się rozwijamy, zgadzam się. Następne pytanie brzmiało tak, co jeszcze chcesz zrobić? Od czego chcesz zacząć, żeby podnieść daną kompetencję? Okej, znam teorię, problem leży po stronie praktyki. Co to oznacza, że problem leży po stronie praktyki? My wiemy, na czym polega strategia. My wiemy, na czym polegają umiejętności komunikacji. My wiemy, na czym polega kreacja, tylko tego nie robimy, tak? Super, słucham ludzi doświadczonych i wdrażam poprawki u siebie. Dobrze. Jeżeli uznamy, że jestem osobą doświadczoną, ponieważ budowałem wszystkie strategie sprzedażowe dla kanału doradców biznesowych Play przez 11 lat, osiągając wszystkie możliwe cele, to pierwszą rzeczą do tego, żeby strategię podnosić, jest najpierw sobie, żeby kompetencje podnosić, jest to, żeby sobie kompetencje wypisać, a po drugie, żeby je przeskalować, bo skąd Państwo macie wiedzieć, w którą stronę idziecie, albo na jakim poziomie jesteście, albo kiedy osiągacie poziom wyżej. To oczywiście intuicyjnie czujemy, że ja w budowaniu strategii jestem na poziomie 4, a żeby budować lepiej strategię, to powinienem zrobić na przykład mapę strategii. Ja taką mapę strategii dzisiaj pokażę, tylko chcę z Państwa przekonać do tego, że warto jest zrobić skalowanie i odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakiego powodu oceniam, że jest 4. Drugie. Co zrobię, żeby podnieść tą kompetencję? Okej, będę na szkoleniu jednym, drugim, trzecim. To jest planowanie. Jeżeli Państwo
od, wyjdziecie od opisania swoich kompetencji, do, przejdziecie przez planowanie, a później przez ćwiczenia praktyczne. Tak się mądruje z tego powodu, że te ćwiczenia praktyczne po pierwsze przechodzę na wielu obszarach, czyli do moich obszarów, zasadniczo do wszystkich obszarów. Jeżeli wezmę wiedzę na temat jakiegoś języka, to również sobie mówię, na jakim poziomie siebie skalujesz. I zaczynam na przykład, nie wiem, weźmy przykład język rosyjski, zaczynam na poziomie 4. Jeżeli ja chcę podnieść tą kompetencję, co to dla mnie oznacza 4? To znaczy, że potrafię się porozumieć na poziomie średnio zaawansowanym, potrafię pisać i potrafię czytać. Co to dla mnie oznacza rozwój w tym języku? To znaczy konkretnie struktury gramatyczne, to znaczy słownictwo i co zrobię w tym kierunku, czyli z kim będę rozmawiał, na jaki kurs wejdę dzisiaj, kiedy Państwo macie 99% kursów bezpłatnych w internecie, ponieważ wszyscy wszystko oddajemy bezpłatnie, prawie że, to możecie korzystać z szerokiej wiedzy. Zbudowanie strategii w tym, jak rozwijam swoje kompetencje, polega na tym, że rozpisuję te kompetencje i zaczynam krok po kroku to realizować. To jest motywacja, konsekwencja. Ok, idziemy dalej. Dokładnie tak, bycie na szkoleniu nie wystarczy. Bycie na szkoleniu jest bardzo dobrym impulsem do tego, żeby przemyśleć tą swoją strefę. Ponieważ widzimy ten świat pełen nowych zagrożeń, to w jakich kompetencjach ja mam się rozwijać? Po co mi jest kompetencja kreacji? No to jest właśnie pytanie kluczowe. Po co mi są te kompetencje, skoro nie wiem, w którą stronę to wszystko pójdzie? I my wpadamy w taką troszeczkę pułapkę tego, że wszystkie rzeczy wydają się dzisiaj niewiadome i zaczynamy oczekiwać na nie wiadomo co. A jeżeli ktoś by Państwa zapytał rok temu, jeżeli byś miał miesiąc albo 2 miesiące wolnego, to co byś w tym czasie robił? To część z nas by odpowiedziała, pojechałbym na wakacje, druga część, przeczytałbym książkę, trzecie, czegoś bym się pouczył, w końcu bym znalazł czas na przykład na swoje pasje, czyli na przykład na języki. No skoro dostałeś te 2 miesiące, i wierzcie mi Państwo, że biegam po takiej samej sinusoidzie emocjonalnej jak część z Was, część powiedziałem z Was, nie wszyscy, bo rozumiem, że wszyscy są w stabilnym stanie, ale przećwiczyłem te stany emocjonalne, czyli od stanu takiego wręcz lękowego do tego, żeby siebie zmotywować kolejny raz, do tego, żeby ruszyć jeszcze raz w drogę, żeby od nowa zacząć budować siebie, co w moim wieku jest już troszeczkę wyzwaniem, ale jeszcze dużo czasu przed nami. I ten czas przed nami to jest czas, kiedy będziemy musieli walczyć. Ja to powiem dosyć brutalnie. Będziemy musieli walczyć 2 razy bardziej, 3 razy mądrzej. I do tego, żeby walczyć 2 razy mądrzej i 3 razy, 2 razy bardziej i 3 razy mądrzej, musimy się zastanowić, w co inwestujemy czas. Bo niby jest go więcej, ale zauważcie Państwo, że albo ja mam takie wrażenie, że jest go trochę mniej niż go było 2 miesiące temu, mimo że siedzę w domu, nie robię tras, nie mówię na scenach, nie robię szkoleń, to tego czasu jest jak gdyby mniej, a po drugie on się zrobił taki dziwny ten czas. Więc w tym dziwnym czasie warto jest się zastanowić nad własnymi strategiami rozwoju i te strategie rozwoju to jest jeszcze raz, najpierw analiza SWOT, później skalowanie konkretnej kompetencji. Idę dalej. Wczoraj pokazywałem Państwu, co to według mnie jest synergia i napisałem, że synergia to jest wtedy, kiedy 1 plus 1 równa się 3. Dzisiaj zmieniłem to, wierzę, że synergia to jest wtedy, kiedy 2 plus 2 równa się 4, a wczoraj było 2 plus 2 równa się 5, a dzisiaj twierdzę, że 2 plus 2 równa się nadal 4. Natomiast synergia to jest wtedy, kiedy ludzie zaczynają budować współpracę. I to jest jedna z kompetencji przyszłości, współpraca. To nie jest kompetencja, na którą się dzisiaj skupimy, natomiast będę zapraszał Państwa również na szkolenie na temat współpraca zespoły. Zarządzanie zespołem dzisiaj zmieniło totalnie pojęcie i zamienia się na pojęcie współpraca. To jest potężna zmiana, która uważam, że jest momentem rozwojowym dla ludzkości. Oczywiście, jak zwykle, szpica awangardy, czyli część ludzi się na to szybko przestawia, natomiast pojęcie i zmiana tego pojęcia powoduje zmianę zachowań, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Czyli wierzę, że synergia ludzi o różnych kompetencjach stanowi potężną siłę.
Jeżeli w drugim punkcie patrzę na swoje kompetencje, to podniesienie jednej kompetencji o jeden punkt i innej kompetencji o jeden punkt, czyli rozpisanie sobie drogi, jak ja tą kompetencję będę podnosił, powoduje synergię moich różnych kompetencji, czyli na przykład kreatywności, komunikacji, współpracy, strategii, planowania itd., itd. Żeby lepiej budować strategię, dobrze jest rozwijać swoją kompetencję kreacji, żeby lepiej współpracować. Dobrze jest i potrzeba rozwijać swoją kompetencję komunikacji. Z tego powodu rozwinięte kompetencje podnoszą Państwa umiejętności skokowo, a nie tylko idąc w jednej kompetencji, ale ta jedna kompetencja wpływa na wszystkie pozostałe. I teraz, to co dzisiaj wybrałem dla Państwa, to jest przede wszystkim kompetencja komunikacji, którą ja uważam za pierwszą kompetencję do rozwoju, nawet przed kreacją, co w ustach malarza i stratega jest ryzykownym pojęciem, ale uważam, że umiejętność komunikacji z innymi ludźmi, umiejętność komunikacji również ze sobą, tym głosem wewnętrznym, który słyszymy w głowie, to już jest na takie zaawansowane szkolenie. Nasze głosy wewnętrzne, id, super ego, ego i tak dalej, kto z kim rozmawia i o czym. Zostańmy dzisiaj na tej komunikacji pomiędzy ludźmi, którą podzielimy na dwa obszary. Pierwsza to jest komunikacja werbalna, czyli to, co ja mówię i dobrze, jeśli to, co mówię, jest przez Państwa zrozumiałe i zasadach, jakie w tej komunikacji są istotne. Czy Państwo jesteście ze mną? Czy ja mówię w dobrym tempie i wszystko to, co mówię, jest zrozumiałe? Super. A pozostali? O. Świetnie, świetnie. Sprawdzam, ponieważ po tej wczorajszej przygodzie, która nam się zadziała pierwszy raz podczas szkolenia, to super, świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję za aktywność. Jedziemy dalej. Jedziemy w komunikację, którą dzielimy na werbalną i niewerbalną. Więc pierwsza część to są zasady, jakie istnieją w danej kompetencji. Po to, żeby komunikacja werbalna zaistniała w naszej głowie, warto jest się zastanowić nad taką zasadą. Komunikacja werbalna to jest przede wszystkim zrozumienie dla mnie. Nie, wszyscy mieli wczoraj, a tak, to my też mieliśmy przygody z eventem Przemku. Więc pierwsza rzecz to jest zrozumienie, po co używam komunikacji werbalnej, po co w ogóle używam komunikacji, po to, żeby zostać zrozumianym, po to, żeby sprawdzić, czy osoba, z którą rozmawiam, mnie zrozumiała. Po drugie, istotną zasadą w komunikacji dla mnie jest przekazywanie treści. Oczywiście, że czasami sobie rozmawiamy na kawie, albo na Skype'ie o czymś, co jest banalne, natomiast nadal w takiej komunikacji, którą przekazuję między ludźmi, istotna jest treść. Więc zwróćcie Państwo uwagę, po pierwsze, czy jesteście zrozumieni. Drugie, czy przekazujecie wartościowe treści waszemu rozmówcy. Trzecie, czy wasza komunikacja jest poprawna. Co to znaczy poprawna? Gramatyczna w pierwszej kolejności, po druga poparta również faktami, czyli dobrze, żeby być pewnym tego, co się mówi. Po czwarte, że komunikacja rządzi się zasadą ekspresji. Ta moja komunikacja ma coś przekazywać w pewien sposób. I kolejna zasada, którą sobie pozwoliłem dopisać do komunikacji, to jest uprzejmość. Ja tutaj wczoraj już uzgadniałem z grupą, że będę mówił po imieniu do was, ogólnie mówię poprzez państwo, natomiast zwracam się do, jak piszecie na czacie, do was po imieniu, bo mi jest łatwiej wtedy się komunikować ze sobą. Druga część komunikacji to jest mowa ciała. Czyli mamy tutaj werbalną i zasady, które Państwo sobie określicie w swojej komunikacji, bo to są ogólnie pojęte zasady komunikacji werbalnej i takie, które ja, że tak powiem, preferuję. W mowie ciała, czyli w komunikacji niewerbalnej, nie lubię tej nazwy niewerbalna, bo tam jest przeczenie w tej nazwie, więc wolę komunikacja poprzez mowę ciała. Mamy po pierwsze ciągłość. Nad mową ciała, nad komunikacją werbalną możecie Państwo zapanować, czyli przerwać ją, czyli zrobić ciszę. Ale cisza też jest trochę werbalna. Natomiast mowa ciała, pierwszą zasadą komunikacji poprzez mowę ciała jest to, że jest ona ciągła. Warto sobie zdać sprawę, po co ja pracuję nad moją komunikacją poprzez mowę ciała, po to, że w momencie, kiedy pracuję coraz więcej na online'ach czy na narzędziach zdalnych, to moja komunikacja jest wciąż. Nawet jak ja przestaję komunikować, robię jakiś ruch gałek ocznych, zmarszczenie czoła, to wy Państwo coś z tego czytacie. Tak samo podczas spotkań twarzą w twarz.
czyli face to face, tak zwanych po angielsku, to jest komunikacja, którą robicie ciągle. Z tego powodu warto jest tą kompetencję rozwijać. Druga rzecz to jest wieloznaczność, czyli mowa ciała, czyli każdy gest może być odebrany przez odbiorcę komunikatu na różne sposoby. Trzecia rzecz to jest budowanie świadomości własnej mowy ciała. Fantastyczna zabawa, są od tego ćwiczenia. Jeżeli się przeniesiemy na szkolenie z komunikacji, już stricte efektywnej komunikacji, to ilość szkoleń, w jaki sposób budujemy świadomość, zaczyna się od takiego ćwiczenia pod tytułem pokaż mi gestami, jak na przykład idziesz z psem na spacer, tak? To robiliśmy na ostatnim szkoleniu. To są szkolenia, gdzie jest trochę mniej osób, czyli do 20 osób, więc jesteśmy w stanie ćwiczyć z każdym z uczestników praktycznie to, w jaki sposób pokazywać swoją i panować nad swoją mową ciała. Ja tu mówię o takim najprostszym ćwiczeniu, więc te ćwiczenia później się rozwijają. Później na końcu to jest relacyjność. Mowa ciała buduje relacje między ludźmi. Mówi się, że to, co pokazujemy poprzez ciało, to jest ważniejsze niż to, co mówimy. Nie wiem, czy ta zasada jest równie adekwatna w narzędziach zdalnych, natomiast ogólnie się określa, że ponad 50% komunikatu, czyli 70-80, różne książki mówią w różny sposób, to mówi się, że ten przekaz poprzez mowę ciała stanowi większą część niż przekaz werbalny. Czyli w momencie, kiedy ja mówię i Państwo widzicie, co ja mówię, to więcej czytacie z tego, co robię rękoma, z tego, co się dzieje z moją mimiką twarzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mikroekspresja, tak? Jeżeli jest to budowanie relacyjności, to Wasze podniesienie kompetencji komunikacji wpływa na to, w jaki sposób Wy budujecie relacje z innymi ludźmi. I w pracy, i w życiu prywatnym jest to, wydaje mi się, jedna z najważniejszych funkcji komunikacji. I teraz idziemy dalej. To zależy od człowieka, jedni słuchają i to do nich dociera, a inni widzą gesty i zachowanie. Tak, to zależy oczywiście od systemów reprezentacji. Przemku, dziękuję Ci serdecznie. Systemy reprezentacji to jest punkt, który tutaj napisałem, przepraszam, i zaraz do niego dojdę. Przechodzimy do komunikacji werbalnej, czyli z tych dwóch komunikacji, które mieliśmy wcześniej, werbalna i niewerbalna, czyli mowa ciała, przechodzimy do komunikacji werbalnej. Co się dzieje w komunikacji werbalnej? Ważne jest, żeby Wasza komunikacja była efektywna. Oczywiście ważne jest to również w mowie ciała, natomiast w komunikacji i o to, żeby ona przynosiła efekt, który wy zamierzacie, żeby zdanie, które układacie, przekaz, który budujecie, przynosił ten efekt, który chcecie uzyskać. W jaki sposób to zrobić? No do tego fantastycznie służą narzędzia NLP, czyli programowania neurolingwistycznego. Miałem przyjemność robić poziom mastera w tym programowaniu neurolingwistycznym. Ono ma dosyć skomplikowaną historię w Polsce i dosyć różne opinie na ten temat są, natomiast to mi pomogło przede wszystkim zwrócić uwagę na sposób tego, jak moje komunikaty są efektywne. Co ja mam na myśli, mówiąc coś, a co mój odbiorca słyszy. Druga rzecz, którą ja uważam, że w komunikacji warto jest budować, to to, żeby komunikacja była pozytywna i w przyszłość, tak? Czym innym jest pytanie, co Państwo robiliście wczoraj, czym innym jest pytanie, co Państwo zrobicie jutro. Używanie komunikacji pozytywnej polega na tym, żeby jak najmniej używać słowa nie. Kto policzył, ile dzisiaj razy użyłem słowa nie, ten ma punkt. Zapraszam. Mowa ciała na sali, a na ekranie. Jak najbardziej tak. No, mowa ciała na sali to jest, wydaje mi się, pestka, a mowa ciała na ekranie okazuje się dosyć trudna z tego powodu, że po pierwsze ekran mnie tutaj odwraca, po drugie, że ja siebie czasami widzę, po trzecie, że nie widzę Państwa, po czwarte, że nie widzę wszystkich, po piąte, że nie widzę całego ciała. Tak? Także mowa ciała na ekranie to jest przede wszystkim to, żebyście Państwo widzieli mnie czytelnie w swoim kadrze i w przestrzeni. Dobrze, nie liczyłam. Okej, dziękuję Pani Teresa, ale tak około, jak Wam się wydaje? Bo ja liczę, za każdym razem jak mówię sobie w głowie nie, to w wyobraźni stawiam sobie kreskę, że powiedziałem nie. No teraz powiedziałem dwa razy, a to się nie liczy. A chyba nie razu, no już ze 3-4 razy powiedziałem tak. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo przekaz przez 40 minut i sprawdźcie w przeciągu 10 minut, jak często używacie zaprzeczenia. Tak? Komunikacja pozytywna i w przyszłość mówi o tym, że możecie poprzez zdanie, poprzez pytanie,
przeprowadzić swojego odbiorcę w pozytyw i w przyszłość. Komunikacja pozytywna nie używa przeczenia albo unika przeczenia. Przykład, jaki mogę zbudować. Nie widzicie Państwo czerwonych mrówek, które biegają u Was po podłodze. Żeby te mrówki wyautować ze swojej głowy, najpierw musicie je sobie wyobrazić, a później je wyrzucić z głowy. Zważywszy na fakt, że mam w domu małe dziecko, to wiele razy. Włącznie z cytatami. Okej, z cytatami. Łącznie z cytatami, tak. Teraz idziemy dalej. Komunikacja pozytywna i w przyszłość jest w stanie zmieniać stan waszego rozmówcy. Na specyficzny sposób, ale tak. Będziemy to pokazywali na szkoleniu na temat komunikacji. Jeżeli Państwo zadecydujecie, że takie szkolenie jest dla Was najciekawsze, to będziemy jeszcze raz robili szkolenie z komunikacji. Dalej. Pytania otwarte i zamknięte. Kto zna różnicę między pytaniami? OK. Jedna osoba. Super. Dwie, trzy. Świetnie. OK. Pytania otwarte, pytania zamknięte. Pytania zamknięte to są pytania przez czy. Czy się dzisiaj dobrze czujesz? Czy jadłeś dzisiaj obiad? Czy i będziesz czytał dzisiaj książkę? Czy czytałeś wczoraj książkę? Znowu możliwość przeniesienia czasowego. W jaki sposób ja zadam pytanie, czy chcesz dzisiaj czytać książkę? Czy masz możliwość dzisiaj czytać książkę? To są pytania zamknięte, na które odpowiedź jest tak, nie, nie wiem, może. Pytania otwarte to są pytania zaczynające się od słów jaki, jaka, jakie, który, która, które, ile, czego, z czego, po co, z kim, kiedy i gdzie. Unikamy pytania dlaczego, ze względu na to, że pytanie dlaczego powoduje u naszego odbiorcy poczucie winy. To jest w języku polskim, uważam, że jedno z najgorszych możliwych pytań, dlaczego to zrobiłeś, Boguś? Dlaczego masz brudne bociki i tak dalej, i tak dalej? Dlaczego nie zrobiłeś pracy domowej? W dzieciństwie mama często tak pytała, więc wielu z nas utrwaliło się to, że to jest pytanie, które od razu wpędza mnie w poczucie winy, bo zrobiłem coś złego. Jeżeli ja zadam pytanie, z jakiego powodu to zrobiłeś, to daje mojemu rozmówcy możliwość wytłumaczenia się tak, wypowiedzenia się. Super. Czyli w komunikacji jest istotna świadomość pytań otwartych i zamkniętych. W komunikacji jest ważne to, w jaki sposób i czym możecie Państwo zbudować wpływ na swojego odbiorcę. Na przykład wpływ na swojego odbiorcę możecie Państwo zbudować poprzez różne systemy reprezentacji, do których się odnosicie. Ja powiem dwa różne komunikaty. Pierwszy komunikat będzie brzmiał tak. Drogie panie, chciałbym, żebyście poczuły, jaką możliwość daje podniesienie waszych kompetencji komunikacji w relacjach z waszymi partnerami, w relacjach z waszymi mężami, w relacjach w domu lub w relacjach z dziećmi. Chciałbym, żebyście poczuły, że mówicie słowa, które w 100% oddają to, co myślicie. I teraz komunikat do mężczyzn. Czy panie poczuły, jak komunikacja może wpłynąć na ich relacje? Czy panie sobie wyobraziły? A tak, tak, a teraz o, właśnie, to jest komunikat do kobiet. Teraz zbuduję komunikat do mężczyzn. Drodzy panowie, wyobraźcie sobie taką długą drogę, która was dzieli z waszej wyobraźni do wyobraźni drugiej osoby. Zobaczcie przed swoimi oczami tą drugą osobę. Posłuchajcie. Popatrzcie na nią. Popatrzcie, w jaki sposób do niej mówicie, żeby wasz komunikat był skuteczny. Użycie różnych systemów reprezentacji w stosunku do kobiet. Uwaga. 90% kobiet najbardziej rozbudowanym systemem komunikacji ma system uczuciowy, czyli to, co czuje, plus wzrokowy. U mężczyzn jest zupełnie odwrotnie. 90% mężczyzn ma najpierw system wzrokowy, najbardziej rozwinięty, a później kinetyczny, więc należy do jednej i do drugiej płci mówić inaczej. Następna rzecz. Różni z waszych rozmówców będą używali różnych systemów reprezentacji. Mówię, to do rozwinięcia jest w komunikacji. Następny punkt. Komunikacja, która wzmacnia siebie i wzmacnia innych. Jak ja rozmawiam swoim wewnętrznym głosem ze sobą i to, co do siebie mówię,
wpływa na to, co robię. Czyli myśli wpływają na moje czyny, myśli wpływają na moje słowa, słowa wpływają na moje czyny wpływają na moje nawyki, a moje nawyki stają się moim przeznaczeniem. Więc to, co Państwo myślicie i w jaki sposób komunikujecie swoim wewnętrznym głosem do siebie, jest istotne na to, jak się potoczy wasze życie. W skrócie, dostosowanie. Dostosowanie się to jest używanie komunikatów, czyli Grzegorz Kordek świetnie to przedstawia na swoich występach. Okej, zgodzę się. Jeszcze muszą te osoby chcieć słuchać, pani Tereso, nie muszą, ale dobrze, żeby chciały. Czyli używam muszą i chciały, czyli wykorzystuję komunikat mojego rozmówcy do tego, żeby budować, po to, żeby zrobić dostosowanie. Trzecie, jaka jest rola kompetencji komunikacji dzisiaj wideo w online i face to face, czyli spotkania twarzą w twarz. I ostatni punkt, komunikacja jako pomost porozumienia między ludźmi i potraktowanie jej jako pomost, czyli jak widzicie Państwo na zdjęciu most łączący dwa odległe brzegi, potraktujcie to jako komunikację, jako kompetencję komunikacji, zobaczcie na której części mostu jesteście i jak daleko jest do końca mostu, żeby dojść do tego drugiego człowieka, czyli komunikacja jako pomost oznacza komunikację poprzez metaforę. Idziemy dalej. Zajawka na temat komunikacji jest komunikacja mową ciała. Mowa ciała i znowu tutaj dostosowanie poprzez mowę ciała. Zobaczcie Państwo, że bez słyszenia tego, co ta dwójka ludzi na obrazku mówi, widzimy, o czym oni rozmawiają, prawda? Macie Państwo jakiś pomysł, wersję na to, co mówi kobieta? O, Klaudia pisze. Jaki Państwo macie? Coś mu tam wytyka, dokładnie. A co odpowiada facet? Nie widzę całej scenki. Jak to możliwe? Cała scenka to jest to zdjęcie. Tutaj dwie osoby. O co ci chodzi dokładnie? Albo jestem niewinny, tak? Dlaczego nie zrobiłeś prania? No cóż ja mogę, to nie ja. Fantastycznie, dokładnie tak. To jest jedno. Drugie. Poprzez komunikację mową ciała możecie Państwo zmieniać stan. Możecie Państwo zmieniać stan swojego rozmówcy i możecie zmieniać stan swój. To się nazywa kotwiczenie. Tutaj w następnym punkcie. Jak zakotwiczyć w sobie gesty? I są takie gesty, które kotwiczymy. To są na przykład gesty zwycięstwa. Wychodzicie Państwo na scenę albo rozmawiacie z kimś na online'ach, na tych narzędziach zdalnych. Jest możliwość zakotwiczenia u siebie stanu emocjonalnego poprzez gest. I ja mam taki gest, który również mi służy. To jest takie uderzenie dwa razy w klatkę i wychodzę na scenę. Tak? I ten gest przećwiczony dobrze, zakotwiczony, wzmacnia wszystkie moje mocne strony. Ja od razu zmieniam sylwetkę, zmieniam sposób oddychania, ton głosu i na scenie mówię zupełnie inaczej niż podczas tych szkoleń online'owych. Chociaż też pewnie to kotwiczenie by mi pomogło. Uspokoję głos. Następne to jest czytanie. Z mowy ciała drugiego człowieka, jeżeli mówimy sobie, że większa część komunikatu dociera poprzez mowę ciała, to zastanówcie się Państwo, co możecie wyczytać ze swojego rozmówcy i jak podnieść tą kompetencję komunikacji, żeby lepiej czytać swojego rozmówcę. Ponieważ w momencie, kiedy ten rozmówca coś mówi, czyli ty coś mówisz, a ja się zaczynam zastanawiać, to w momencie, kiedy zaczynam przechylać tą głowę, to już się nie zastanawiam, tylko się o ciebie martwię. A w ogóle jak się o ciebie martwię, to na końcu jestem znudzony. I to może wynikać tylko z mojej mowy ciała, na jakim etapie ja jestem przyjmowania komunikacji, jak ja postrzegam twoją komunikację i co ci chcę powiedzieć moją mową ciała. Wierzcie mi Państwo, że mamy z tym wyzwanie, żeby patrzeć na naszego rozmówcę i widzieć, co on nam chce przekazać samą mową ciała. A czytanie z tej mowy ciała to jest umiejętność, która właśnie odróżnia ten szpic awangardy, szczególnie w sprzedaży, od całej reszty ludzi, którzy albo patrzą tylko, ale nie widzą, albo mówią, ale nie słyszą, albo słuchają, ale nie widzą, jak się komunikat mowy ciała różni od komunikatu mówionego werbalnie. Tak? Następna rzecz to jest praca nad komunikacją z mową ciała. Osobna historia na kilkanaście godzin szkolenia i mikrogesty. To jest to również, z czym mamy bardzo duże wyzwanie. Wyobraźcie sobie Państwo, że nasza część gadziego mózgu szybciej czyta z mikrogestów niż z całej mowy ciała, bo trafiacie nam Państwo na takiego specjalistę od mowy ciała, który ma to opanowane do perfekcji, tak? Ma to opanowane do perfekcji. Zobaczcie, co ja robię z mimiką twarzy.
każdą moją zmianę mimikę twarzy Państwo zobaczycie i wy z tej mimiki twarzy wyczytacie znacznie więcej informacji niż z reszty mowy ciała, nad którą ja mogę panować. Tak? Więc warto jest się uczyć również komunikacji na poziomie, to jest Ekerman, polecam taką książkę, Ekerman, który pisze na temat mikrogestów. Również był taki film bodajże House of Cards, chyba z Timem Rothem, który, ja nie mam telewizji, także trochę tutaj przypominam sobie. Mimika gestów to jest również na przykład ruchy gałek ocznych. Jak ja sobie przypominam, to ja sobie przypominam w lewą stronę do góry. Jak ja sobie przypominam wrażenia słuchowe, to w lewą stronę na bok, a jak tworzę te wrażenia słuchowe, czyli kłamię na temat tego, co słyszałem, to patrzę w prawą stronę, bo tak jest zbudowany mózg, przynajmniej 98% mózgów ludzkich jest tak zbudowana. Jeżeli będę sobie przypominał zdarzenia kinestetyczne, to spojrzę w lewą stronę w dół. Ogólnie wszystkie spojrzenia w lewą stronę będą do wyobraźni. Do wyobraźni, do przywołania obrazu, który ja przeżyłem. Wyobrażam sobie lewa strona w górę, tak? Słuchowe, lewa strona w bok. Kinetyczne, lewa strona w dół. Jeżeli ja będę tworzył, to będę patrzył w prawą stronę. Coś sobie wyobrażam, czego nie było. Ale to już głębsza wiedza z obszaru komunikacji. Jadę dalej, Boże, jak ten czas leci. Proszę Państwa, druga kompetencja, o której dzisiaj powiem, to jest kreacja. I co to dla mnie jest kreacja? Kreacja to jest dla mnie po pierwsze przełamywanie, pokonywanie, przeskakiwanie, radzenie sobie z własnymi stanami. To jest przełamywanie barier, a to jest fatalny czasownik. To a propos komunikacji, przełamywanie barier jest już, uwaga, według kognitywności języka, czasownikiem, który jest czasownikiem siły. Jak my słyszymy przełamywanie barier, to już się Państwo blokujecie. Jak ja mówię, to jest pokonywanie barier, to oznacza siłę, że trzeba coś zrobić, się zmęczyć i coś pokonać. To znowu nie jest dobry czasownik. Ale jeżeli to już jest przeskakiwanie, to już jest troszeczkę innego rodzaju spojrzenie i pokażę Państwu później na ćwiczeniach, jak to spojrzenie może zapracować. Druga rzecz. Kreacja to jest nowa perspektywa, czyli spojrzenie z innego punktu widzenia na tą samą sprawę. Trzecia rzecz. Kreacja to jest budowanie skojarzeń. Kojarzyć coś z różnych płaszczyzn to jest myślenie elastyczne. To, co nas odróżnia od sztucznej inteligencji, co nam daje przewagę nad innymi ludźmi, to jest budowanie skojarzeń. Następny punkt kreacji to są przekształcenia. Jeżeli coś przekształcam w coś innego, to się nazywa out of the box czasami. I następna rzecz, czyli następny poziom kreacji w ogóle, to jest rozwiązywanie wyzwań. Czyli najpierw, jak Państwo przełamiecie bariery, co jest za szybko mówię chyba, nie? Jak myślicie? W dobrym tempie, czy trochę za szybko? O, mam czat. No dobrze, jeszcze na chwilę. To jadę dalej. OK, jak jest dobrze, jest OK, to jadę dalej. Super. Dzięki serdecznie za komentarz. Proszę Państwa, mowa ciała, werbalizacja, tak? Ja wolę szybciej nawet. No brawo, Przemku, no dajmy radę. OK, pierwszy poziom kreacji, przełamywanie, pokonywanie, przeskakiwanie barier. Drugie, budowanie nowej perspektywy na tą samą czasami sytuację. Trzecie, zbudowanie skojarzeń. Czwarte, przekształcenia. I piąte, rozwiązywanie wyzwań. To się w kreacji nazywa rozwiązywanie problemów, ale słowa problemy również nie lubię w komunikacji, więc wyrzucam go rozwiązywanie wyzwań. Pomyślcie Państwo, jak dzisiaj jest nam potrzebna kreacja. Na każdym etapie, na każdym małym kroku zastanawiania się, co dalej w tym wcieleniu należy zrobić, żeby sobie poradzić z obecną sytuacją. To jest kompetencja druga po komunikacji. Pierwsza, żebyśmy się mogli skomunikować ze sobą i z resztą świata w sposób prawidłowy, kotwiczyć w sobie mocne strony, budować siebie na nowo poprzez komunikację najpierw do siebie. Drugie to jest kreacja. Znalezienie rozwiązań na dzisiejsze wyzwania to jest zupełnie podstawowa kompetencja. Na dzisiejsze wyzwania pod tytułem wyjście do sklepu w maseczce, ja też muszę być kreatywny. Co, jak, tu, tędy, tamtędy. I tak szybko, jak rozwijam tą kompetencję, tak szybko zwiększam swoje szanse na to, żeby wyjść z impasu. Czyli na przykład nakręcam film na Facebooka, czego wcześniej nie robiłem. Idziemy dalej poprzez kreację. Postawa. Kreacja to jest postawa. To jest charakteryzująca się przede wszystkim, ja tutaj szalenie doceniam, poczucie humoru. Drugie, to jest, do tego jest troszeczkę potrzebna ekspresyjność, czyli postawa, która pozwala nam na wyjście. Introwertycy
mają troszeczkę wyzwanie z kreacją. Trzecia rzecz to jest odwaga. Odwaga, pozwolenie sobie na to, żeby spojrzeć, żeby zaryzykować, żeby coś zrobić inaczej. Następna rzecz to jest zdolność do łączenia różnych faktów, różnych myśli, budowania nowych połączeń neuronowych. Później to jest akceptacja, ponieważ jeżeli pracuję w zespole kreatywnym, to istotne jest to, żebym ja akceptował różne rozwiązania i żebym akceptował rozwiązania innych. Następna rzecz to jest wolność i ostatni punkt dla mnie to jest twórczość. W kreacji postawa oznacza dla mnie ćwiczenie swojej twórczej postawy. Zaraz przejdziemy przy następnym slajdzie będziecie Państwo mieli poczucie, w którą stronę to idzie. Drugi punkt w kreacji to są ćwiczenia. To, co mówiłem, myślenie elastyczne to jest powodowanie tego, że nie myślimy logicznie. Nie myślimy logicznie. Wbrew pozorom myślenie logiczne i myślenie elastyczne są dwa zupełnie inne obszary. Następne, myślenie rozbieżne, czyli nie cały czas tą samą ścieżką, tylko rozbieżne, inny sposób myślenia, ćwiczenia skojarzeń, ćwiczenia out of the box, czyli poza standardowym rozwiązaniem, abstrahowanie, ćwiczenie abstrakcji. O w tym to my, wydaje mi się, że tutaj naprawdę mam 9,9 punkta na 10, ponieważ uwielbiam malarstwo abstrakcyjne właśnie. Następnym punktem jest dedukcja i transformacja. Cały proces to jest kształtowanie państwa cech, które już macie i postaw, które macie, bo my się w tych postawach trochę zamknęliśmy. W dzieciństwie byliśmy szalenie kreatywni, albo na pewno bardzo kreatywni, a teraz część z nas pozostała kreatywnych, a część z nas zamyka się w tych rozwiązaniach, w których idzie przez całe życie i to jest ten moment na to, żeby się kreatywnie właśnie otworzyć. Drugie, to jest twórczość płynna. Twórczość płynna to znaczy proces polegający na tym, że ja sobie coś tam narysuję na kartce. Czy to jest twórczość? No jasne, że to jest twórczość, ale ona się nazywa twórczością płynną. Trzecie, to jest kwestia generowania pomysłów, czyli w procesie kreacji jest istotne to, żeby była przestrzeń na generowanie pomysłów. I czwarte, to jest czysta, skrystalizowana twórczość. Na czym to polega? Że nie dość tego, że ja to, co sobie narysuję na kartce, ma kompozycję, przekaz podprogowy, przekaz kolorystyczny i jeszcze sześć innych rzeczy, to jeszcze jest to twórcze, tak? Jest to twórcze, chociaż mówi się, że cała twórczość człowieka jest zbudowana na kopiowaniu innych rozwiązań. Czyli wszyscy już wszystko wymyślili, ale nasza twórczość może polegać na tym, że dotyczy nas, to po pierwsze, może przekazywać nasze emocje, to po drugie, a po trzecie może być nowym rozwiązaniem na coś, co już zostało, co już zaistniało. Jadę dalej. Kompetencja kreatywności. To, co wczoraj robiliśmy i pisaliście Państwo na czacie, to jest, co może zastąpić parasol. Pamiętacie Państwo takie ćwiczenie? Kto wczoraj w nim uczestniczył? Poproszę na czacie. Halo, poproszę 40 osób o komentarz, kto wczoraj uczestniczył. A jeżeli ktoś nie, to parasol był super. Czyli wymyśl rzeczy, które zastąpią parasol. Czyli w procesie kreatywności jest ważne to, żeby zrobić sobie rozgrzewkę. I ta rozgrzewka to jest na przykład wymyślenie, co może zastąpić parasol, ale ponieważ dzisiaj ta prezentacja wygląda inaczej, to dzisiaj mam nowe ćwiczenie dla Państwa. Proszę wymyśleć, jaki jest kot, zwykły taki kot na czterech łapach, jaki jest kot, ale musi to być na literę M. Malutki, milutki. Metalowy, brawo. To jest sugestia właśnie, którą tutaj zrobiliśmy, Grzegorzu, czyli litera, która się kojarzy z metalem i się błyszczy, będzie metalowy, brawo dla ciebie, punkt. Miauczący, magiczny, młody, no ciach, rozwijajcie się Państwo, ja mam chwilę na przerwę teraz, taki mały odpoczynek, tak? Kot jest migotliwy, miziasty, podoba mi się. Kot jest muzyczny również, mruczący, mięsisty, pięknie, młody. Jak jest jeszcze kot? Mizerny. O, proszę. Mocny jest kot, dobre. Magiczny. Magiczny. Ta litera też mi się z magią kojarzy, więc magiczny jest jeszcze. Jeszcze dalej, jedziemy dalej. Halo, widzę, że Państwo zgaśliście troszeczkę. Ja widzę, że Was wykończyła ta godzina gadania, nie? No tak, puszysty jest świetne, Pani Klaudio, tylko że nie jest na M, ale to jest out of the box. Biorę jako punkt. Zaskoczyła mnie Pani. Ja rozumiem, że on jest świetlisty, ale proszę Państwa, wszystkie te nazwy mają być na M tylko i wyłącznie. Haha, no dokładnie. Mój! Brawo. Out of the box. M puszysty, też mi się podoba. Marcowy. Brawo. Brawo, Agato. Agata chyba pierwszy raz dzisiaj tak napisała, ale od razu z grubej rury. Proszę. Marcowy, brawo. Marcowe koty. Misiwaty, okej. Okay.
Między nami. Super. Out of the box. Kot jest między nami. OK. Kot jest mocno motywujący. Super. Bardzo serdecznie dziękuję. I widzicie Państwo, teraz jest rozgrzewka i my jesteśmy po rozgrzewce, tak? Tak jak na siłowni. Zaczynacie od rozgrzewki, a przechodzicie teraz, uwaga, kończymy kota i proszę, żebyśmy wymyślili wszyscy, jak przeskoczyć mur. Normalnie, czyli jak? Szybko, brawo, z rozbiegu, obejść prościej, świetnie. Obejść prościej chyba, że no okej, okay. Hop, brawo Kasia. Głową przebić, jest i to, out of the box, jak wysoki? No nie wiem, tak jak na zdjęciu, ze 2 metry. Otyczce, super. Można sobie zbudować takie, że jeden klęka, drugi mu wchodzi na plecy, później temu następnemu na barki i później przeskakuje. Postawić drabinę. Świetnie, z pomocą kolegów. Z wyskoku. Rewelacja. Jak Wałęsa. Klasa. Tutaj widzę. Jest. Ryszard plus. Świetnie, obmyślić technicznie. Skok, wysokość, jak? No mówiliśmy, 2 metry na przykład. Na sprężynach, na szczudłach, rozbić, otyczce. I proszę Państwa, to jest następne przejście w kompetencji kreatywnej. Mały grant. Mały granat. Ach, granat. Ja sobie myślę, jaki grant? I dla kogo? I czemu ja? Okej. Okay. Po drabince sznurkowej. Klasa. Trampolina. Monika. Świetnie. Super. Widzicie Państwo? W przeciągu minuty wymyśliliśmy 20 różnych kotów. W przeciągu następnej minuty wymyśliliśmy 40 koncepcji, jak przeskoczyć mur. Z tym, że czasami nasze wyzwania są znacznie większe. Więc teraz, żeby troszeczkę podnieść poprzeczkę, to ja wymyślę tak. Jak przeskoczyć mur, proszę Państwa? I jest to chiński mur. No można w ten sam sposób, co wcześniej, ale chciałbym, żebyście Państwo teraz wyszli ponad to. Żebyście dali z siebie maksa. No ten mur ma kilkanaście metrów wysokości, do tego kilka metrów w przestrzeni pomiędzy. To był mur, który bronił wszystkie narody Chin, czyli dynastię Qing, przed Mongołami. To był mur, który miał zatrzymać Mongołów, notabene jednym z takich władców Azji, który podbijał Chiny. Nie czytam, nie czytam, nie czytam. Był Chingis Khan. To na innym spotkaniu w takim razie uciekło mi wszystko. Z pomocą kolegów, teraz pojedźmy dalej. Rozbić granat to było ze spadochronu. Brawo. Z pomocą Mongołów. Brawo, brawo, właśnie. Pielgrzymka, dużo kasy. Wspinaczka, super. Z pomocą Chińczyka. Bardzo dobry pomysł. Przelecieć nad nim. Świetnie. Paralotnią. Brawo, Ryszard. Pod kopem. O, out of the box. W poprzek najlepiej. Też spacerować poprzek. Też by było taranem. No, taran to by musiał być naprawdę, naprawdę taran. Na spadochronie, ale zaliczam, Agato. Gabriela, podczepić się pod mocnego drona. Super. Dziękuję. Muszę iść na spotkanie. No, proszę, Grzegorzu. OK. Co jeszcze możemy zrobić z murem? Halo, halo, Grzegorz mnie tu zatrzymał. Dziękuję, muszę iść na spotkanie. Czyli mur jednak nie do przejścia. Ale tam granatem powalczył, więc jest okej. Okay. Super, proszę Państwa, pokazuję Państwu ćwiczenia kreatywne, takie najprostsze, ponieważ jeżeli wybierzecie kreację i będziemy szli w szkolenia z kreacji, to ta kreacja ma Wam pomóc w życiu codziennym i w pracy, i w tych nowych wyzwaniach, kiedy część z nas nie ma pracy, tak? Albo część z nas musi się przekwalifikowywać. Na co się przekwalifikować? Wypisać sobie najpierw swoje mocne i słabe strony. Bo i tak na dłuższą metę Państwo w jakiś sposób wybraliście dzisiejszy swój zawód, który miał Was doprowadzić dalej do szczęśliwego końca, dawał Wam szczęście realizacji w pracy, czy Wasza praca, albo taki moment jak dzisiaj jest takim momentem zatrzymania, gdzie na nowo możemy zdefiniować wizję siebie. Tylko tą wizję siebie trzeba zbudować. Idziemy dalej. I do tego właśnie pomaga kreacja. Idę dalej, ja idę dalej po prezentacji, znaczy. Łatwe i trudne, czyli to, co mówiłem, w kreacji jest rozgrzewka, później jest użycie wiedzy na temat narzędzi i później są ćwiczenia. I teraz przykłady. To, co napisaliśmy z parasolem, z kotem, z murem. Dalej jest mapa myśli, którą jeszcze dzisiaj Państwu pokażę. Dalej jest burza mózgów, dalej jest nowe narzędzie 635, a Państwo mi na końcu napiszecie, z czego chcecie mieć 1,5 godziny z jednej kompetencji albo z jakiego jednego narzędzia, ponieważ każde z tych narzędzi możemy robić na różne sposoby, w różny sposób rozbudowywać swoją kreację. Druga, efekt kreatywność w relacjach. To jest naprawdę ważny punkt. W jaki sposób być kreatywnym w relacjach? Dzisiaj, w jaki sposób być kreatywnym w relacjach, kiedy często jesteśmy z jedną osobą,
pod jednym dachem 24 godziny na dobę z dwójką dzieci, psem, obowiązkami i pracą. Jak w kreatywny sposób podejść do swoich relacji? Następne. Przykładowe narzędzie, jedno z moich ulubionych, 6 myślowych kapeluszy. W jaki sposób generować pomysły, zmieniając jak gdyby w swojej głowie, na głowie kapelusz różnego koloru i jak to działa na nasze postrzeganie, czyli w jakim kapeluszu mamy jaką rolę. Czyli zmieniamy sobie rolę mówienia, teraz jestem innowatorem, teraz wszystko leci, do kapelusza, który mówi, a teraz jestem krytykantem i to krytykuję. W jaki sposób używać narzędzi? To już są takie trudniejsze narzędzia. To banalnie wygląda, jak ja tam się napiszę 6 myślowych kapeluszy, jak ja o nich opowiadam, zmieniasz sobie kapelusze. Więc dobre podejście do tych narzędzi, kilku prostych zupełnie, czyli budowanie skojarzeń, budowanie zastąpienia czegoś, czyli transformacja, burza mózgów w metodzie 6-3-5, która świetnie otwiera osoby introwertyczne do takich narzędzi jak myślowe kapelusze czy krzesła Disneya, który również był osobą, która bardzo dużo kreatywnych rzeczy stworzyła i nazwała te narzędzia. Proszę Państwa, to były lata temu, kiedy człowiek się nie zastanawiał tak głęboko nad wieloma rzeczami, bo sam coaching ma może 20-25 lat na rynku, a metody NLP ze 15-20 lat maksymalnie. To są świeże narzędzia do tego, żeby nasz mózg osiągał swój maksymalny potencjał. Przechodzę dalej, bo czas leci. Proszę Państwa, planowanie, to co wziąłem dzisiaj na warsztat, komunikacja, kreacja, planowanie i strategia. Jak mi jest dzisiaj potrzebna kompetencja pod tytułem planowanie? No mi jest potrzebna szalenie, bo robi się tego zbyt dużo, pracuję coraz więcej, więc muszę lepiej to planować. Pokażę Państwu podstawowe narzędzia od planowania. Pierwsze, to jest dzielenie zadań na ABCD. I jeszcze przed tym jest zapisywanie wieczorem zadań, które mam na następny dzień. To jest coś niesamowitego. Ja bym Państwu tutaj pokazał. Wieszam sobie kartkę po lewej stronie od ekranu, a teraz nawet nie widać mojej lewej ręki, ale są powieszone kartki. Może ja tak nie powinienem strasznie cudować. I lampa jest też kreatywnie oświetlająca wieczorem mnie. Natomiast są to kartki, na których rozpisuję sobie plany dzienne. I na tych planach używam kolorów. Czyli kolorem czerwonym jest napisane to, co ja muszę zrobić danego dnia. Ja jestem ze starej szkoły, która używa notesu, więc w notesie mam również rzeczy pookreślane, ale mam taką przestrzeń również na robienie rzeczy tak zwanych nic. To jest 10% czasu na rzeczy zaskakujące. Czyli czerwonym kolorem piszę sobie zawsze rzeczy najważniejsze. Później do rzeczy ważnych, czyli dzielę te rzeczy na ABCD, do rzeczy ważnych zmieniam kolor. Później piszę sobie w boku rzeczy, które by było dobrze zrobić, ale nie mam musu i te najczęściej się przenosi na następny dzień, kiedy jest jakaś przestrzeń wolniejsza i D punkt to są rzeczy, które możecie Państwo delegować. Powiem tak, efektywne wykorzystanie czasu jest jednym z moich koników życiowych i uważam, że to jest kompetencja, która w dzisiejszych czasach będzie trzecią kompetencją, która jest nam potrzebna do tego, żeby robić cokolwiek, ponieważ jesteśmy jak gdyby bardziej zmęczeni. Przynajmniej ja jestem bardziej zmęczony, nie wiadomo czym, ale tak jak mówiłem, tą sytuacją stresową, tą sytuacją, na którą trzeba było sobie odpowiedzieć pod tytułem co się dzieje z moim organizmem, że ja nie funkcjonuję tak samo. No jeszcze nie jestem głodny, tak? Albo nie jestem głodny, mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową, no ciepło, ciuchy, no co tam jeszcze człowiekowi potrzebne do życia, wszystko mam, a jednak moja głowa zaczyna fiziować. Więc jeżeli ona zaczyna fiziować, przepraszam za to stwierdzenie, ale to takie kreatywne stwierdzenie, jeżeli ona się zaczyna zachowywać inaczej, to moja efektywność w ciągu dnia spada. I ona tak zaczęła nagle spadać. I ja tak sobie dałem przyzwolenie, no dobra, no to tydzień tam coś, no widocznie taki stresujący moment, ciach. Za tydzień się okazuje, że ja nie jestem bardziej efektywny, więc wróciłem do podstawowych swoich narzędzi. I jednym z takich podstawowych narzędzi jest planowanie dnia. Planowanie długoterminowe, czyli strategia i planowanie dnia. Jeżeli Państwo możecie zacząć od najprostszego narzędzia, to jest zapisanie sobie wieczorem zadań na następny dzień, ponieważ jak te zadania zapisujecie, to wam te zadania schodzą z głowy. Przestajecie się przejmować tym, co jest zapisane, zaczynacie nad tym pracować na następny dzień. Pierwsza metoda na dobry sen. Drugie,
Te zadania robię kolorami, trzecie te zadania punktuję, czwarte dzielę zadania służbowe, dzielę kartkę na zadania służbowe i prywatne. I też w prywatnych są też rzeczy na czerwono. Druga rzecz, którą chciałbym z Państwem przerobić podczas szkolenia na temat zarządzania sobą w czasie, planowania i strategii, to jest matryca Eisenhowera. Moje ulubione narzędzie polega na tym, że dzielimy strony na cztery i w pierwszym kwadracie opisujemy sobie zadania pilne i ważne. W drugim zadania mało pilne, lecz ważne. Bez rzeczy A. To jest dobre do strategii również. Jakie zadania są pilne i ważne w przeciągu następnego miesiąca, dwóch czy trzech? Jakie zadania są mało pilne, lecz tak naprawdę strategicznie najważniejsze? Do tego, żebyście Państwo poszli dalej. Trzecie, jakie zadania są mało ważne, lecz pilne? I czwarte, jakie zadania są mało ważne i mało pilne? Tak? I te dwie rzeczy należałoby skreślić. Jak Państwo przejdziecie analizę SWOT, to wrócimy do matrycy Eisenhowera w szczegółach. Ja tylko pokazuję narzędzie, które jest do omówienia w kwestii planowania. Następny punkt w kwestii planowania to jest krzywa Refa. To jest udowodniono. Daniel Pink, który zrobił badania na całym świecie dla różnych ras ludzi, dla różnych grup wiekowych, udowodnił, że człowiek w ciągu dnia chodzi po takiej krzywej. Nie ma czegoś takiego, że energia jest stała przez cały dzień. Energia jest zmienna. I teraz, jeżeli Państwo na to zwrócicie uwagę i zrobicie sobie taką krzywą Refa na cały dzień, to po 4-5 dniach, 2 tygodniach maksymalnie, wiecie, kiedy są Wasze piki. I ten Daniel Pink, który napisał książkę Kiedy, teraz na polskim rynku książka wydana nazywa się Kiedy, opisuje, ja Państwu tą książkę w trzech zdaniach tutaj opowiem, bo to kwintesencja tej książki brzmi tak, że człowiek powinien zrobić sobie analizę, w których momentach dnia jest najbardziej efektywny i wtedy, jeżeli ja jestem najbardziej efektywny od godziny 11 do godziny 13, do godziny 13.30, to wtedy powinienem brać rzeczy, które wymagają ode mnie dużej intensywności. Później zadania rutynowe, czyli kończymy to spotkanie i ja robię telefony, co jest dla mnie pewnego rodzaju rutyną. Później kolejny pik, tak? Czyli jest zadanie prostsze, robię po godzinie 13.30, 14.00 do godziny 17.00 robię proste zadania, zadania, które wymagają największego skupienia, dużej kreacji, dużej intensywności, biorę sobie na moją krzywą wydajności na noszę. Każdego dnia sprawdzam, że o godzinie 8, 9, 10, 11.00 jestem na szczycie swoich możliwości. To się będzie Państwu troszeczkę zmieniało. Kogo przekonałem do krzywej Refa? Poproszę na czacie. Czekam, czekam. Kogo z Państwa przekonałem do tego, żeby zrobić sobie krzywą Refa? Może to jest ciekawe narzędzie. Dobrze. Czekam, czekam. Wszyscy piszą, a nikogo nie widzę. A, okej, to tutaj znowu mi coś utknęło. Dobra. Super. Ja się z nią zapoznałem po naszym ostatnim spotkaniu z Michałem. Fajne, fajne, super. Cieszę się, że Państwo... Trzeba spróbować. No, warto jest... Katarzyna, Kasia pisze, że warto spróbować. Wydaje mi się, że to jest warto spróbować, dlatego że dzisiaj nam się zmieniają krzywe Refa. Podczas tych zmian społecznych, tych zmian okoliczności i warunków naszego życia zmieniają nam się krzywe Refa. Czyli okazuje się, że najlepiej by było zrobić drzemkę o godzinie 14 do godziny 15, żebym do godziny 20, kiedy pracuję na webinarach, był efektywny. Idziemy dalej. Proszę Państwa, w zarządzaniu sobą w czasie, w planowaniu są jeszcze inne techniki. Tych technik jest, przynajmniej ja znam technik około 40, ale najlepiej jest używać 4-5 podstawowych, zanim się przejdzie do techniki Alpen, czy do techniki Pomodoro, czy do techniki, no, jeszcze tu wymieńmy z 5. Bierzecie Państwo najprostsze techniki, natomiast podstawą tego wszystkiego jest planowanie kolejnego dnia na dzień wcześniej wieczorem. Nasz mózg podświadomie przerabia tematy, które mamy do zrobienia. Tak, kiedy Daniel Pink, dokładnie tak. Polecam.
Jeszcze jest jedna książka tego autora, nazywa się Drive. Już wracam. Następna technika to jest OATS, czyli wyniki, outcomes, activities, time i schedule. Wyniki, jakie Państwo chcecie osiągnąć, aktywności, jakie planujecie, czas, jaki Wam to zajmie i harmonogram zadań. Najprostsze cztery techniki podnoszą naszą efektywność, niech tylko podniosą o 10% w każdym następnym miesiącu. To za 10 miesięcy jesteście Państwo 100% bardziej efektywni. Czyli jeżeli Wasza efektywność dzienna wynosi, nie wiem, 4, 5, 3 spotkania, 10 telefonów, to podnosicie ją tak długo do poziomu, który sobie założycie, czyli pracujecie nad tą kompetencją. Następną kompetencją, która jest związana z planowaniem, jest strategia. Strategia, która znowu kilka godzin na ten temat można rozmawiać i kilkanaście dni ćwiczyć, jak budować strategię, ale ponieważ określiliście Państwo, że jest to kompetencja do podniesienia, bo jest 4, 5, 6, 7, 8, to w strategii idzie o to, żeby określić i opisać sobie drogę z punktu A do punktu B. Żeby tą drogę rozrysować i zastanowić się, jakie rzeczy dotyczą strategii. To najprostsze. Strategia to jest droga przejścia z punktu A, w którym jesteśmy, czyli zacznij z tym, co masz, do punktu B, czyli stanu wyobrażonego w przyszłości. Ważną rzeczą tutaj na tej osi jest określenie przestrzeni czasowej, czyli czasu w skrócie, w jaki chcecie dojść z punktu A do punktu B. Co oznacza punkt A, czyli co masz, to jest analiza SWOT. Co ma być w punkcie B, to jest to, co sobie wyobrażasz, dokąd chcesz dojść, w jakim określonym czasie. To jest podstawowa definicja strategii. Oczywiście, znowu, definicji strategii jest 50, natomiast zacznij z tym, co masz dzisiaj, zrób analizę SWOT i określ to, co chcesz mieć, nie wiem, za miesiąc, za 3 miesiące, za rok. I wymyśl harmonogram i plan, jak do tego dochodzić. Dalej za strategią zaraz mamy sprecyzowany kierunek działania. To jest największa korzyść strategii, to jest to, że wiemy, w którą stronę idziemy, a dzisiaj jest nam to diablo potrzebne, żeby dobrze, efektywnie zarządzać swoim czasem. Uwaga, strategia jest rzeczą elastyczną. To, co ja Państwu mówiłem, 11 lat budowania strategii dla kanału 750 osób, to jest potężna odpowiedzialność. Osiągnięcie przez 11 lat wszystkich parametrów, wszystkich celi jakościowych, ilościowych dla kanału, to jest potężne wyzwanie. I do tego jest potrzebny dla tych wszystkich ludzi, którzy mają pójść w jednym kierunku, sprecyzowany kierunek działania. Drugie, daje to ludziom motywację, że oni wiedzą, jaka jest strategia. Oczywiście część z tych ludzi będzie mówiła, nie obsługujmy innego klienta, ale jeżeli strategicznie założyliście Państwo, że Waszym klientem, moim klientem indywidualnym jest najczęściej kobieta, która ma potrzebę rozwoju i ona jest w wieku między 30 a 50 lat, to jeżeli mój klient mnie wybiera, to czy ja na siłę mam zmieniać strategię moich działań? Jeżeli to są MŚP, przedsiębiorstwa średniej wielkości, to czy ja na siłę mam się pchać do korporacji międzynarodowych? Niekoniecznie. Chyba, że Państwo obieracie taki kierunek strategiczny, wtedy zmieniacie zadania strategiczne, tak? Następna rzecz to jest strategia opisana i świadoma buduje wiarygodny wizerunek. I ostatni punkt, coś, co jest na poziomie tak ważne jak strategia, to jest kultura organizacji. Kultura organizacji jest równie ważna jak strategia. Jeżeli nie ma kultury organizacji, to sama strategia Państwu nie wystarczy. Jeżeli nie ma strategii, to sama kultura również nie wystarczy. Także mam nadzieję, że Państwa przekonałem, że budowanie, przepraszam, że budowanie, że kichnę zaraz, że budowanie kompetencji w zakresie planowania i strategii jest dla Was równie istotne. Idziemy dalej. W jaki sposób można zbudować swoją strategię? Dla mnie takim narzędziem jest narzędzie kreatywne, które wspomniałem wcześniej, to jest kreacja. Z tego powodu pokazuję również, w jaki sposób różne kompetencje wpływają na pozostałe kompetencje. Jeżeli Państwo jesteście bardziej kreatywni, to możecie zrobić sobie coś takiego, co się nazywa mapą myśli. W środku kartki zapisujecie słowo strategia i później rozpisujecie sobie obszary strategiczne. Te obszary rozpisujecie na jeszcze mniejsze obszary i te obszary można rozpisać na jeszcze mniejsze obszary. A jak to wygląda w praktyce? A to w praktyce wygląda właśnie tak, że jeżeli moją strategią jest rozwój na social mediach i jest to rozwój LinkedIna i Facebooka, wierzcie mi Państwo, że tego Facebooka tutaj rok temu nie było, a tego LinkedIna nie było tutaj 2 lata temu, to ja na tym LinkedInie przez ostatni rok wykonałem x określonych akcji.
To było w mojej strategii, żeby rozwinąć się na social mediach. Teraz moim punktem strategii jest rozwinąć się na Facebooku. Czas trochę nieszczęśliwy, no bo jeżeli obydwa te media ograniczają zasięgi, to muszę się narobić 4 razy bardziej niż wcześniej. Teraz, jeżeli mówiłem Państwu, że moi klienci MŚP, korpo i indywidualni, to znaczy, że każdy z tych klientów, mój rozwój jest zależny od rozwoju moich klientów. Na jakich klientach ja teraz buduję moje strategie. Następne. Mój rozwój to jest również rozwój mojej wiedzy i rozwój mojego kontentu. Teraz, jeżeli strategia moja zakłada szkolenia, to w jakich obszarach są te szkolenia? Jeżeli publikacje, to w jakich periodykach? Jeżeli tutaj się przeniesiemy z tej zakładki czy z tego obszaru Facebook i rozpiszemy sobie dalej content wideo, komentowanie i tutaj LinkedIn, publikacje, artykuły i tak dalej, to idziemy po tym, rysujemy sobie następne kółeczko i znowu, jeżeli Państwo macie flamastry, kartkę, mega proste zadanie do wykonania. Spróbuj narysować swoją strategię. Pozwól sobie na tą swobodę w budowaniu strategii. Zamiast czytać 16 książek i zastanawiać się nad 70 punktami różnych skomplikowanych technik budowania strategii, zacznij od najprostszej. To jest moja propozycja. Następna kompetencja podstawowa, budowanie własnej strategii. Jeżeli ktoś nie lubi takiego chaosu, to mam propozycję również w ten sposób zbudować strategię. Piszecie Państwo sobie obszary. To jest dla Was tylko ćwiczenie, to jest Wasz brudnopis. Z tego Wam się wyłania koncepcja na to, w jaki sposób na nowo zbudować swoją karierę, na to, w jaki sposób na nowo działać w warunkach, które zostaną z nami, tak? Przez jakiś czas z nami zostaną, później one się znowu zmienią i po to Państwo budujecie te kompetencje, po to Państwo podnosicie te kompetencje, żeby się w tych warunkach odnaleźć. Przechodzę dalej, ale błysk. Motywacja do działania. Co mi daje motywacja do działania? W tych kompetencjach dopisaliśmy sobie na końcu motywację. Po pierwsze, daje mi to odpoczynek, który, umówmy się, dzisiaj jest zaburzony. Ja się do tego przyznaję, więc co wziąłem na warsztat? Wziąłem 20 książek na temat tego, w jaki sposób sobie radzić ze swoimi stanami emocjonalnymi i ćwiczę. I każdego dnia ćwiczę. Tak? Druga rzecz to jest sen. Znowu, książka na temat wyloguj swój mózg, która mówi w pierwszej kolejności wyłącz swój telefon o godzinie 19. Zapisz rzeczy na następny dzień, wtedy twoja głowa dostaje przestrzeni trochę, a umówmy się, w nocy dosyć mało rzeczy nam zagraża. Wszystko nam zagraża na następny dzień. Te same rzeczy, które nam zagrażały wczoraj. I proszę Państwa, nie czekajcie do pomajówki. No to teraz słyszę następne niesamowite stwierdzenie po majówce. To jest moment już, żeby się nad tym zacząć zastanawiać. Co z tego, że wykonacie przez te następne dni do majówki kolejne chaotyczne działania? Rozpiszcie te działania, zmotywujcie się do tego, żeby działać konsekwentnie. Motywacja i konsekwencja. Następna rzecz, którą biorę na warsztat i w ankiecie do Państwa, którą zaczniemy za minut 3, będą moje pytania do Państwa, z czego chcecie dalej. Środowisko. Co to znaczy środowisko? Zbuduj sobie wspierające środowisko. Jeżeli, proszę Państwa, dzwonicie, tak, zawsze jest jakieś jutro, dokładnie. Jeżeli Państwo zbudujecie sobie wspierające środowisko, to jest Wasza rodzina, to są Wasi najbliżsi, to są Wasi najbliżsi przyjaciele. Wy nie musicie do nich dzwonić codziennie, ani co dwa dni, może lubicie, natomiast ważne jest, żeby wiedzieć, że jak ja potrzebuję do kogoś zadzwonić, ja potrzebuję wsparcia, to buduję sobie środowisko wsparcia. To się nazywa również po angielsku peer group i o tym też można mówić sporo czasu, jakie zasady zbudować w swoim środowisku wsparcia i wytrwałość, budowanie wytrwałości jako nowa kompetencja, czyli konsekwencja i wytrwałość, i tutaj są też fantastyczne metody, najbardziej, którą ja lubię i polecam, to jest metoda Kaizen. Jeżeli macie Państwo motywację do działania, to jeszcze jest Wam potrzebny plan akcji, czyli to, o czym mówiliśmy na samym początku. Określ swoje obszary poprzez analizę SWOT. Proste, dostaniecie Państwo tą prezentację, pytanie, kto tam zajrzy. No wierzę w Was, że to właśnie Wy, po to się tutaj spotykamy. Ponieważ tutaj jesteście, to znaczy, że widzicie chęć, potrzebę do zmiany swoich kompetencji. Więc drugie, wypiszcie te kompetencje, które chcecie podnieść, a ja ze swojej strony razem z firmą Eurokreator, będziemy budowali środowisko, w którym możecie się Państwo rozwijać.
Trzecie, skaluj. Wszystko możecie Państwo przeskalować i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób. Czwarte, rozpisz konkretne działania na tą kompetencję. Będę tu, zrobię tu, zacznę stosować. Zacznę stosować. Określ na nowo swoją strategię, wykorzystaj mapę myśli. Najprostsze narzędzie, jakie ja znam. Oczywiście jest ta druga forma dla uporządkowanych z Was, dla tych z Was, którzy lubią uporządkowane. Rozpisujecie sobie, jak tą strategię możecie, jakie pojęcia w ogóle się mają składać na waszą strategię. Tam oczywiście jest wizja, tam oczywiście jest misja i tam można sobie wpisać z boku misja, wizja. Do czego to mnie prowadzi następnym kółeczkiem? I ostatni punkt, buduj dobre nawyki. I proszę Państwa, nastawienie. Pozytywne nastawienie jest dzisiaj również kompetencją. Codzienna praca nad nastawieniem. To jest to, żebyście Państwo rozpoczęli swoją podróż. A tak jak powiedział Konfucjusz, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku i podróż tysiąca mil również. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do Waszej drogi z nowym nastawieniem. Teraz, na samym końcu, mam do Państwa wielką prośbę. Pierwsze, za chwilę Jarka poproszę o ankietę. Mamy jeszcze 4 minuty, żebyście Państwo dali nam odpowiedzi na 4 punkty, 5 punktów, przepraszam. Druga rzecz, super będzie i będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli połączycie się ze mną na Facebooku lub na LinkedInie. Wiem, że nie wszyscy z Was preferują Facebooka, przepraszam, LinkedIna jako portal biznesowy, więc zapraszam na Facebooka. Pomoże mi to zbudować dotarcie do ludzi, którzy chcą się również rozwijać, tak jak my. Będę wdzięczny. Więc poproszę o Wasze zaproszenia. Mam nadzieję, że część z Was też mi się uda zaprosić, natomiast to będzie świetna akcja, jeżeli to zaproszenie pójdzie od Was. Będę wdzięczny. I ostatnia rzecz, Jarku, chciałbym Cię prosić, ja bardzo serdecznie będę dziękował za uwagę, a chciałbym Was prosić o wypełnienie krótkiej, 5-punktowej ankiety z możliwością wyboru, czyli jak oceniacie dzisiejsze szkolenie na skali 10 jest najlepszą oceną, a 1 jest najniższą oceną. I chciałbym, żebyście tą ankietę przesłali nam z powrotem. Która z kompetencji jest dla Ciebie najciekawsza, czy szkolenie z której kompetencji jest dla Ciebie najciekawsze? Można zaplanować wszystkie 4. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotujemy dla Państwa te 4, to ja w następnym tygodniu biorę następny temat, czyli widzimy się w poniedziałek o godzinie 12. Co poniedziałek o godzinie 12? Ale ponieważ części z Państwa nie pasuje ta godzina, to chciałbym, żebyście Państwo napisali, w jakich godzinach innych macie przestrzeń na szkolenie, czyli na szkolenie 1,5-godzinne czy 3-godzinne, kiedy ono miałoby się zacząć, żeby dla Was było to najbardziej korzystne, żebyście mieli spokojną przestrzeń do tego, żeby podnosić swoje kompetencje. I następny i przedostatni punkt, w jakie dni tygodnia chcielibyście się Państwo szkolić i piąty i ostatni, z jakiej branży mają być przykłady, ponieważ chciałbym więcej przykładów zawierać w swoich szkoleniach i taki jest mój cel, żeby bardziej te szkolenia dopasowywać do Państwa potrzeb. Zapraszam serdecznie do ankiety i do oceny oczywiście szkolenia. Poszło. Super, Przemku, dziękuję serdecznie. Jak ktoś puści, to jak mi napisze poszło, to od razu moja energia na dzisiaj, motywacja rośnie do tego, żeby usiąść i przygotowywać dla Państwa następne. Pokażę Państwu następnym razem w poniedziałek. Dziękuję, Przemku. Dziękuję, Ireno. Dziękuję, Arku. Pokażę Państwu w poniedziałek moją podstawę do tego, w jaki sposób zrobić szkolenie webinarowe, z czego korzystam, ponieważ dzisiaj sobie zrobiłem zdjęcie z ponad setką książek i to jest taka mocna podstawa, że jak siadam, to składam po prostu z różnych koncepcji, czyli tworzę z różnych koncepcji. Dziękuję serdecznie, dziękuję Agato, dziękuję Tereso. Dzięki Klaudio. Dziękuję serdecznie. Czyli kreuję, tak. Tworzę, czyli kreuję. Dzięki, Teresa. Dziękuję, Joanno, za dzisiaj również. Zapraszam na poniedziałek na 12. Piotrze, dzięki serdeczne. Dzięki. Dzięki, Wando.
Dzięki, Piotrze. Jacku, dzięki serdecznie za ankietę. Ciekawe, że tutaj powinniśmy mieć jeszcze inne uwagi, ale jeżeli macie Państwo inne uwagi, to też można w piątym punkcie dopisać, z jakiej branży plus inne uwagi. Dodamy w następnej ankiecie plus inne uwagi. Super, dziękuję serdecznie. Aż to jest petarda, tak. 1,5 godziny ciągnie. Bez kontaktu wizualnego z publicznością. Coś niesamowitego. Kto by pomyślał, że takie rzeczy będę robił? I kto by pomyślał, że będzie mi to sprawiało przyjemność? Poszło, dziękuję Sylwestrze. Edyto również dziękuję. Jowito, dziękuję. Gabrielu, dziękuję. Dziękuję wszystkim Wam za aktywność. Kasiu, również dzięki. Ryszard, dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Jeszcze czekam na Was, czekam. Piszcie, jeszcze może coś się powiem. Ten obraz za mną składa się z kilkunastu tysięcy kropek postawionych w różnych kolorach, które mają zbudować przestrzeń biegnących mustangów. Oj tak, Tereso, to jest bez wizualnego kontaktu wcześniej, kiedy jest ta interakcja z publicznością na sali, to jest coś niesamowitego, aż wracam oczami do mojej wyobraźni, gdzie czy to jest sala 10 osób, czy to jest sala 100 osób, miałem też przyjemność mówienia na salach po kilkaset osób, to jest tak niesamowita energia z ludzi, jak widać reakcje ludzi, więc ja doceniam każdą waszą aktywność tutaj na czacie, a na szkoleniach zamkniętych jest już większa interakcja i jest znacznie fajniej, bo można od razu reagować na człowieka, który jest po drugiej stronie, widać go w kamerze, no jest taka przestrzeń fajna do pracy i można się skupić na większym rozwinięciu poszczególnych uczestników. A na takim szkoleniu jak dzisiaj, no takim dla mnie punktem zwrotnym jest to, co piszecie, oczywiście w momencie, kiedy tworzycie razem ze mną, czyli jest to na przykład to zadanie z kreacji, tak? I prośba wielka, kochani, szkolenie jest punktem motywacyjnym, natomiast to, co zrobicie po szkoleniu, to jest miara tego, jak dobrze zainwestowaliście swój czas. Analiza SWOT do poniedziałku. W poniedziałek zapytam Was wszystkich, kto miał czas na zrobienie analizy SWOT. Mapka strategii, świetna zabawa dla Was, dla Waszych najbliższych. Zaproście najbliższych do tej zabawy, a w przyszłych tygodniach podniesiemy Wasze umiejętności i kompetencje z komunikacji i werbalnej, i mowy ciała, i mimiki, i gestów. Dzięki, Ireno, również. I z kreacji, ponieważ to jest moja pasja również. Malowanie obrazów to jest kreacja i tworzenie dobrego szkolenia, podnoszenie umiejętności uczestników szkolenia, to jest moja pasja. Myślę też, że zbudowania strategii, to co zawodowo robię przez kilkanaście lat, motywacja, to jest fantastyczna rzecz, zmiana stanu, to co ćwiczę co rano, żeby z Państwem się spotkać, żeby się spotkać na innych szkoleniach online'owych, zmiana stanu jest potrzebna do tego, żeby się codziennie rano zmotywować, żeby Wasz stan mimo wszystkiego, co nas otacza, był pozytywny i dobry, żeby Was budował, żeby Wasz stan pracował dla Was. To jest fantastyczne. Żebyśmy patrzyli na sytuację jak na szansę. Proszę Państwa, ja wierzę, że te wszystkie ankiety pójdą i my je przeczytamy dziś i jutro i w poniedziałek zrobimy jeszcze większą petardę. Może trochę ograniczymy ilość zagadnień. To jest ciekawe właśnie, jak Państwa zdaniem, czy ilość zagadnień, które dzisiaj zostały poruszone, jest w sam raz, czy jest za duża, czy jest za mała. Dzięki serdeczne, Przemku. Śmiało poproszę o zaproszenia na Facebooku, LinkedInie. Tych z Państwa, kogo jeszcze nie mam, to będę wdzięczny.
No i proszę, osiągnęliśmy rekord wspólnie na Facebooku, czyli mamy 9 udostępnień i nawet kilka komentarzy, także jest. I w końcu Wanda Chomacka, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeżeli jesteś jeszcze z nami, to dzięki, bo już dostałem zaproszenie na Facebooku. Zapraszam Państwa na Facebooku, na LinkedInie, również do możliwość pisania do mnie na bogdan@sosnowskiconsulting.pl. Dzięki serdeczne. Dziękuję uprzejmie.